Co myślisz po tym wszystkim? No nie jestem strasznięty, bo nie chciałem wtoczyć w tą dziewczynkę, nie? Kasiusz? No, jakby tata Robert no, normalnie zareagował, no bo i kamerzysta by tak zareagował i tak, ale zostało uspokojone trener Mateusza Murańskiego, to jest, i też ogarnął, no, że tu są emocje. Nie trafiłem. Nie, w kolano lekko jakby dostał, ale no sam podszedłeś i jakby przyjęła, przeprosiła. Ja nie widziałem w ogóle innych obiektów niż Kosakowski. Ja rzucałem w Kosakowskiego, nie chciałem. Wiem, ale jest jakby okej. Córeczka nie jest zła, tata też już wszystko przeszło, emocje, więc jest fajnie. Jak rzucałem tym kieliszkiem, to nie widziałem tej... Nie widziałem, no tak, nie ale widziałem to nie z tyłu ma, nic. Nie ma też nic, co drążyć, bo jakby tata ci powiedział, że jest lusze, prosiłem. I tak się czuję z tym. Ale no dziewczynce się nic nie stało, po prostu... No tak, rzucał i by nie trafiło w niego. Ale no tak, no ja wiem. No to miało lecieć w niego, a że nie trafił. Ale też byś chyba nie był zadowolony, jakby Kosakowski dostał w łeb i wiesz, jakby nie doszło do walki. Z tego bym, nie, inaczej, byłbym zadowolony, jakby Kosakowski dostał, tylko nie byłbym zadowolony, jakbym był na miejscu ojca, który tam siedział. No tak, ale to już jakby jest wyjaśnione, pan i Robert, przejść do trener powiedział, przytaknął, że przeprosiłeś, Vanessa zresztą przyjęła, przeprosiny, że cię nie uderzył. No, 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 no